Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Minęła 9:15, czas na temat dla reportera. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. 8 dzień marca, dzień kobiet. Wszystkiego najlepszego dla pani od samego rana, oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie panie i wszystkich panów też pozdrawiamy. Oczywiście, że tak. I czekamy. Kiedyś to było tak, że dzień kobiet mężczyźni świętowali na swój sposób. Tak, ja pamiętam te czasy. No proszę. Był kwiatek, goździk i rajstopy dla pani, a panowie mieli imprezy. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu i jak zawsze z prawdziwą przyjemnością sobie z państwem porozmawiamy o różnych sprawach, które państwa gdzieś tam nurtują. Mamy już pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, ja chciałam poprosić o kwiaty i motyle dla wszystkich wspaniałych chłopaków z firmy PBN na Grzybowie za pamięć z okazji Dnia Kobiet, za kwiatki, za bombonierki. No, bardzo dziękujemy i prosimy o kwiatki dla nich i motyle. Się panie wzruszyły, no dobrze. Tak, już. Byłyśmy bardzo wdzięczne. Wie pan, takie gesty są bardzo miłe i sympatyczne. Chłopaki, zapunktowaliście u pani z firmy, a jeszcze w dodatku macie kwiaty i motyle od nas. Prosimy bardzo. No jak miło nam się zaczęło dzisiaj. 65 529 5529. Jest kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Też dzisiaj w sprawie kwiatów i motyli. Piękny, słoneczny dzień dla całego personelu zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej. Byłem tam ostatnio. Super, mają sprzęt i w ogóle załoga skonsolidowana, a przede wszystkim przeurocza pani dyrektor, która oddaje wszystkim serce. No i druga rata kwiatów i motyli dla was, dla dziennikarzy Radia Elka. Bo gdzie byśmy dzwonili, jakby takiego radia nie było? Dla dziennikarzy i całego zespołu, dla palacza. Jakby takiego telefonu nie było, to by go trzeba było wymyślić, to tak. Prawda. Dokładnie, także do... Osieczno, szanowne Centrum Rehabilitacji imienia Lecha Walczaka, pani dyrektor i cały personel, prosimy bardzo. I co dalej? I co dalej nas dzisiaj w tym programie spotka? Tego nigdy nie wiemy. Ale dowiemy się być może za moment. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana. Chciałbym złożyć życzenia wszystkim paniom redaktorkom Radia Elki oraz wszystkim paniom naszego regionu z okazji Dnia Kobiet. Zdrowia, szczęścia i słodyczy. Dziękujemy bardzo. Przekażemy. No i proszę jakąś miłą piosenkę na koniec programu. Puścić. Ewyk, szukaj miłej piosenki, a my pozdrawiamy wszystkie panie i nasze szanowne koleżanki, redaktorki i dziewczyny inne, które pracują, bo tu mamy tą załogę żeńską dość liczną i one bardzo odpowiedzialne funkcje pełnią. No bo to nie jest tylko tak, bo radio nie polega na tym, że tylko się słyszy, prawda? Są osoby, których nie widać, a wykonują naprawdę ciężką pracę. Bez nich byśmy cinko piszczeli. O, tak. To jest właśnie 65529 5529. Kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym bardzo podziękować gminie Lipno. Chodzi o wyrównanie drogi na osiedlu Owocowym. Prośby nasze zostały wysłuchane, także chciałbym serdecznie podziękować tutaj gminie Lipno za utwardzenie i poprawę tej nawierzchni.
Czyli tak jak pan wójt Łukasz Litka mówił, jak tylko trochę przeschnie, to będą równane i zasypywane, tak. I są. No to udało się. Także dziękujemy bardzo w imieniu mieszkańców i cieszymy się, że zostały nasze tutaj prośby wysłuchane. I oby wam ta droga jeszcze trzymała się jak najdłużej. Dziękujemy bardzo. To do 3 razy sztuka, rozumiem. No, myślę, że do kwiaty i motyle w tej sytuacji, kiedy było tyle próśb i zostały spełnione, jak najbardziej się należą. Jak wam gdzie indziej w jakiejś innej gminie wyrównali, to też nam dajcie znać, bo o to Lipno się mocno upominaliśmy, ale także pisaliśmy lub dzwoniliśmy w sprawie innych gmin, także no, jest najlepsza pora w tym momencie na takie prace po tych bardzo mokrych tygodniach, które wam te drogi mocno pewnie rozjeździły. 65 529 5529, to jest nasz numer telefonu i oczywiście będziemy się bardzo cieszyć, jeżeli do za 15:10 jeszcze sporo takich telefonów odbierzemy. Ja mam jeszcze jedną dobrą wiadomość, właśnie wpisałem to przed chwilą do naszego portalu. W szpitalu, proszę państwa, leszczyńskim wraca trochę powiew normalności, przywrócone zostały odwiedziny chorych na takich zasadach, że można, że to już nie jest żaden wyjątek, codziennie od 11 do 9. Tak jest, bardzo dziękuję, przed chwilą to pisałem, ale już pamięć zawodzi. Oczywiście z zachowaniem zasady, że jedna osoba do jednego pacjenta, żeby tam tłoku na oddziałach nie było, ale to jest jedna dobra wiadomość. Druga, oddział covidowy dzisiaj zamykają i podobno już to sprawdzanie temperatury to już tylko do końca marca. Także oczywiście o tych, którzy wchodzą, a nie u pacjentów. Mamy telefon. Tak jest, odbieramy. Witamy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Generalnie nie dzwonię z żadnym zażaleniem, niczym. Chciałbym tego dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet, Kwiaty i Motylki. Szczególnie dla mojej żony Karoliny, no, jeśli by można prosić. Pozdrawiamy Karolinę. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, do widzenia. Do widzenia. Przed chwilą były dla wszystkich pań kwiaty i motylki, no może... No ale co, tak... ale pani Karolina się obrazi, pan chce zapunktować u pani Karoliny. Słuchajcie, ja wiem, że bardzo lubicie ten sygnał. Nasz redaktor naczelny pewnie nie posiada się z dumy, bo on go skomponował. Chyba. No dobra, dajesz dla pani Karoliny. No, pani Karolino, tylko żeby pani to słyszała, a nie, że tam potem mąż będzie mówił, a pani nie wierzy. No to gramy, pani Karolino, proszę bardzo. Jakieś lampy gdzieś nie świecą. No właśnie chciałem powiedzieć, że zbliżamy się do małymi, ale jednak krokami do końca pierwszej połowy naszego programu. I jeszcze nikt żadnej konkretnej sprawy nie miał. Lista pusta, no, ale tylko taki dzień ale może właśnie. Dzisiaj może jest taki dzień, że się tak trochę mniej zauważa. To jutro podwójnie. Różne rzeczy, ale może gdzieś coś państwu się w oczy rzuciło. Mi się parę rzeczy rzuciło, ale co będę sam przed szereg wychodził. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Ja właśnie w sprawie lamp. O, widzi pan, uderz no, w stół. Słuchamy. Wywołał pan mnie do tablicy. Jestem mieszkańcem ulicy Bacińskiego. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, gdzie dzwonić, bo właśnie z awarią lampy i tak dalej. A? I wczoraj minęły 2 tygodnie od pierwszego zgłoszenia od nas do Urzędu Miasta w sprawie nieświecących lamp. Aha. Nie jednej lampy, tylko aż 5 pod rząd. 5 lamp na Baczyńskiego. Baczyńskiego nie jest strasznie długą ulicą, prawda? Wie pan, że aż do Dożynkowej się ciągnie. A, bo, nie, bo ostatnio dostałem taką prośbę z Urzędu Miasta i jeżeli można czasem tak troszkę dokładniej na danej ulicy określić miejsce. Już panu mówię, panie Jarku. Od ulicy Dąbrówki, od samego początku. Aha. Pierwsza lampa narożnik Dąbrówki i 5 lamp w ciągu dalszym w stronę ulicy Kochanowskiego. Dobra. To tylko
jakaś większa awaria jest prądu, czy tam wiatry jakieś i tak dalej, to te 5, 6, 7 lamp zawsze mamy z tym kłopot. Znaczy, no kłopot taki, że już 2 tygodnie, to trochę mnie to dziwi, bo żeśmy zgłosili to, jak mówię, 2 tygodnie temu w poniedziałek. No, jak państwo zgłosili, to ja już w ogóle tutaj w tym momencie. Ja rozumiem, ale pan jest może trochę wyżej od nas, kurczę. I pana bardziej wszędzie słychać, może pan coś z tym faktem poradzi, bo my już nie dajemy rady. No ja tu na poziomie gruntu siedzę tak mniej więcej, ale dobra, sprawdzimy. No nawet panu powiem, że jak pani jedna z pieskiem przechodziła któregoś dnia, teraz to musiała sobie komórką przyświecać, bo... Ojej, a ten biedny pies? Czym se przyświecał? No. Pies to chyba lepszy wzrok ma od nas. Wejch na pewno. Dobra, dziękuję bardzo. Ulica Baczyńskiego, czyli Leszczyńskie Zatorze. Pozdrawiamy serdecznie. 65 529 5529. Mam jeszcze 5 minut do przerwy, więc śmiało proszę wybierać ten numer i tutaj nam różne sprawy, tematy, ciekawe historie też zgłaszać, niestety, opowiadać. Nie? Może jakieś państwo pytania mają, albo obserwacje natury ogólne, jak to zawsze mówię, bo czasem też takie obserwacje w naszych programach są. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Nie mamy. Niestety. Ktoś próbuje, ale nie może się dotelefonować. Linia wolna 65529 5529. Serdecznie zapraszamy. Postaram się, mam nadzieję, że uda się tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Chcę pana, chciałem ponowić temat na ulicy Duńskiej. To auto zaparkowane bez tablic, z czarnymi szybami. Samochód na Duńskiej. Dobra. No to się przypomnimy w tej sprawie. A jakie to jest? A już pana nie ma. Chciałem zapytać, jaka marka, bo... Może... Pod moim blogiem na przykład stał samochód tak 3 miesiące. Jaki? Też postanowiłem zgłosić to. To był Fiat. Z tyłu nie miał powietrza. Tam taki, powiedziałbym, ogólnodostępny samochód, jak zauważyłem, bo akurat miałem... Samochód przechodni. Taki. Dosłownie tak. Bez, co prawda, powietrza z tyłu. Udało się po batalii prawie 3 miesięcy. Ale to maluch był, czy taki już... Nie, to taki sobie samochód ładny. A nie, no ja powiem, że maluchy by były obecnie bardziej chodliwe po prostu. Bo to już dzisiaj klasyk absolutny. Ale ogólnodostępny, tak. Tak, 65 529 5529. Zapraszam państwa bardzo serdecznie do telefonowania, zgłaszania i nie tylko z Leszna, ale z całego naszego regionu. Przypominam, od Wolsztyna po Jarocin, od Kościana do Rawicza i Góry Śląskiej. Zapraszam bardzo serdecznie. W ten pogodny, piękny, słoneczny dzień, 8 marca, słuchajcie, no, to już tak. Dwie rzeczy jak na razie na liście. To fajnie z jednej strony, bo nie ma jakichś tam problemów, albo już się wszystko naprawiło być może. Albo słuchacze czekają, kiedy się naprawi to, co zgłosili. Albo tak właśnie. I wtedy kwiaty i motyle. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. No ja tak z obserwacji dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem, że rolnictwo paliwa już 7 zł 19 groszy. 95? Akurat diesel. Diesel, a 95 pan nie wie, bo mi się właśnie... Nie zwróciłem uwagi akurat. Jechałem do pracy i mi się właśnie rezerwa zapaliła i jak się zapali rezerwa... No, to... no i tak jestem ciekaw, po ile teraz 95. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. No właśnie, to jest pewnie związane właśnie z tak zwaną sytuacją międzynarodową przede wszystkim. Czekamy na zniesienie embarga dla Iranu. Może coś się poprawi. Oby. 65 529 5529. I też o cenach paliw, które rzeczywiście przerażają. Ja myślę, że będzie dużo ruchu na świeżym powietrzu dla wszystkich tych, którzy tylko mogą. Każdy się teraz 2 razy zastanawia, czy musi jechać w dane miejsce. No zdecydowanie. Dzień dobry. Odbieramy kolejne połączenie. Witamy. Dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię z Ostrowa Wielkopolskiego. No. Proszę mówić. Bardzo się cieszymy, że pan dzwoni z Ostrowa. Ja pana często bardzo tutaj słucham w Ostrowie i zakłócenia są w radiu nieraz. No. Bardzo byśmy chcieli na Kalisz i na Ostrów. Może jeszcze trochę poczekajmy. To znaczy, ja to oczywiście wytłumaczę, no chodzi oczywiście o kwestię nadajników. My po prostu w Ostrowie już, to tak jest poza naszym zasięgiem, który mamy przyznany przez państwo, czyli przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Także no pan nas słyszy na takich obrzeżach, no i pewnie dlatego trochę szumimy.
jak, nie wiem, no. W dzieciństwie słuchałem na falach średnich różnych rozgłośni takich ze świata, no to wszystko trzeszczało, nie? I wszystko szumiało. A jeszcze zagłuszane było wtedy. No więc jeżeli chodzi o właśnie te o takie okolice Jarocina, no proszę się nie obrazić, że mówię o Ostrowie, że to okolice Jarocina, no ale właśnie poza zasięgiem bezpośrednio naszego nadajnika. A w Jarocinie właśnie nadajnik? Tak, nadajnik jest w Jarocinie, no, a ten sygnał nie może być zbyt mocny, ponieważ tak jak mówię, to nie jest nasze widzimisię, tylko to regulują przepisy państwowe. W związku z tym pozdrawiamy serdecznie Ostrowiaków. Ale polecam aplikację mobilną naszą a przecież. A to na całym świecie i bez żadnych ograniczeń, chyba że neta nie ma. Ale jak jest, to można nas słuchać wszędzie. I przecież mieliśmy słuchaczy, którzy ze świata do nas dzwonili. 65 529 5529 to jest nasz numer telefonu, ale teraz chyba zegar pokazuje, że musimy zrobić krótką przerwę. I druga część tematu dla reportera przed nami i mamy już kolejny telefon, zatem odbieramy. Dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem zgłosić bank żywności, dlatego że trzeciego mieli mi przywieźć paczkę i do dzisiaj nie przywieźli, a dzwonię do nich. Pytam się, kiedy otrzymam, to 4 dni nagraj wiadomość i nic z tego nie wyszło. A dzisiaj pani odebrała i z buzią wielką stwierdziła, że ona nie ma czasu, ona jest zapracowana. Ona nie ma czasu mi powiedzieć, kiedy ja otrzymam paczkę za zeszły tydzień, czyli za 3 marca. A jest pani tak umówiona, że oni to pani przywożą? Tak. Uh-huh. My płacimy za paliwo, oni przywożą osobom niepełnosprawnym. Aha, już rozumiem. Niepełnosprawnym. No i to jest, zdarza się co 2 tygodnie. Uh-huh. A ja mam czekać od poniedziałku do soboty włącznie, od rana do wieczora. A proszę pana, ja nie mogę, bo ja muszę iść do lekarza specjalisty. Ja bardzo choruję, jestem po zawałach. Ja mam ciężką cukrzycę itd. różne choroby. Ja nie mogę być za drzwiami całymi tygodniami od rana do wieczora. A na końcu się okazuje, że tak i tak nie przyjeżdżają. A ja się dzwonię, ona nie ma czasu rozmawiać ze mną na te tematy, bo w którym dniu przyjedzie, bo ona jest zapracowana. Mhm. A pani płaci ten abonament, tak? Tak, za płacę abonament, no i za przyjazd też płacę, nie? Aha, no to szanowny Banku Żywności, ja wiem, że macie obecnie bardzo dużo pracy, ale no jak się umówiliście z klientem na jakąś usługę, no to tę usługę wypada wyświadczyć, prawda? I no to, właśnie. I to w terminie. Tak, tak. W związku z tym, no szanowny Banku Żywności, pozdrawiamy, sprawdźcie sobie tam te swoje, jak to powiedzieć, komunikacje wewnętrzne między tymi, którzy wożą, a tymi, którzy odbierają telefony. No i po prostu skoro jesteście umówieni na tego typu usługę, mówiliśmy o tym niedawno, że to tam państwo wpłacają taką pewną kwotę i w związku z tym raz w tygodniu otrzymujecie paczkę żywnościową. Jeżeli jest umowa, że na dowóz, no to ten dowóz jednak trzeba wyświadczyć. Tak, tak, tak. Dziękuję pani bardzo. Ja dziękuję również. Miłego dnia. Pozdrawiam. 65 529 5529. To jest numer telefonu. Jak zawsze temat dla reportera od 9.15 do 9.45. I mamy kolejne połączenie. Witamy. Dzień dobry. Witamy. A ja dzwonię z Wołowa i bardzo dobrze państwa słyszę. Wołów, śliczne miasto na Dolnym Śląsku. Dokładnie. O, to pewnie. Słucham przez aplikację internetową. A no, przez aplikację, to mógłby pan do nas. I przy okazji chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pań. O, przyłączamy się i... Wołowa i Zleszna. I pozdrawiamy serdecznie śliczne miasto Wołów. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy. Jak teraz wiosna idzie, będzie czas na wycieczki, chociaż przy tych cenach paliwa może bardziej rowerowe, to sobie możecie państwo do Wołowa podskoczyć. Ja pamiętam, mam takie miłe wspomnienia z tym miastem związane. Jest taki chyba most, tak? Dobrze pamiętam? Niestety, ale ja musiałbym nie byłem w tym miejscu, ale pozdrawiamy serdecznie, taki międzynarodowy program miejsce, wewnętrzny. Tam jest jeszcze jedno miejsce, ale ono jest słynne, aczkolwiek... A to już wiem, o którym, tak, jeżeli chodzi o mapę tych słynnych miejsc. Ale nie będzie tak, że tylko z tego miejsca Prawda. To miasto słynie, bo to bardzo ładne miasto jest. Witamy kolejną osobę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie.
Byłam w Lesznie, w urzędzie tam na Kościuszki i Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę. No to teraz czy będziemy... Słuchaczka musiała niestety musiała coś pani kliknąć. Sobie coś nacisnąć w telefonie. Tak. Niech pani spróbuje jeszcze raz. W każdym razie jest problem związany chyba z delegaturą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obstawiam, że może chodzić o biuro paszportowe. Albo o kuratorium oświaty. Dobrze, to spróbujemy. Odbieramy kolejny Dzień telefon. Dobry. Witamy. Dzień dobry. Panie Jarku, ja dzwonię w takiej sprawie. Ostatnio byłem w Gostyniu i wjeżdżałem do tej mini galerii tutaj o stronę szpitala. Chciałbym tam zwrócić uwagę na fatalny wjazd, który jest między jezdnią a tym parkingiem, który jest na tej galerii. Parking jest ładnie wyłożony kostką, jezdnia jest w miarę porządna, a ten odcinek tego wjazdu to jest dosłownie 2 metry taki przejazd. To jest dziura na dziurze, że tam po prostu przez to nie idzie przejechać. Ale nie ma asfaltu w ogóle, czy jest dziurawy po prostu? Dziurawy, tak, jest dziurawy, że nie idzie tych dziur po prostu ominąć. Ale mówię, to jest kwestia między tym parkingiem, na którym się wjeżdża, a jezdnią, którą się jedzie. No to jest naprawdę parę metrów kwadratowych tego przejazdu. No dobrze, no poprosimy naszą gostyńską reporterkę, żeby sprawdziła. Ja podejrzewam, że oczywiście chodzi o kwestię rozgraniczenia własności. Tak myślałem, że tak to pewnie będzie. Parking, nie wiadomo, tak. Czyli to jest ten kawałek. Centrum handlowe ma pewnie swojego właściciela. Właścicielem drogi jest gmina, a tu pewnie jest może taki spór typu Kargul-Pawlak. Ale sprawdzimy. Dobrze? No, może ale się uda nam to. Nie przystoi, żeby do wjazdu do takiej galerii, gdzie jest fajny ten parking, to wszystko kostką powykładane, żeby taki te 2 metry... przejazdu było w takim stanie. Chyba, że jest to swoista reklama sklepu z amortyzatorami na przykład. Chyba, że tak. Dziękujemy panu bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, do widzenia. Wszystkiego dobrego. 65 529 5529 i jeszcze 5 minut naszej audycji. Próbujemy odebrać kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy pana serdecznie. Proszę pana, ja mam taką prośbę do pana. Czy mógłby pan wysłać tam jakieś jaskółeczki od szkoły zaborowskiej tej nowej do Rzymkowej? Tam są takie dziury, że głowa boli. Aha, ta droga taka dojazdowa. No ja się jaskółki, żeby tam wpadły, bo to wiosna teraz już jest. To by mogły tam polepić troszeczkę te dziurki, nie? Do Rzymkowa Zaborowo. Od szkoły tej nowej do Rzymkowej. No do Rzymkowej. Taka droga asfaltowa parę lat temu wyasfaltowano. No, taka jest, ale się dobrze po niej jeździ, tylko że trzeba te dziurki tak raz kiedyś połatać, nie? Żeby tam było tak w miarę, nie? Tak, oczywiście przypomniałem się w tej sprawie, ja tylko wyjaśniam, to jest taka droga, która została z kowy asfaltowej zbudowana doraźnie. Tak. I no pewnie już tam... Nikt żadnych ograniczeń, tam nie wiem, czy są jakieś ograniczenia tonażu, ale nawet jak są, pewnie nie jeden dużym próbował się przedostać. No i ten asfalt pewnie zaczyna powolutku się poddawać. Ale dobrze, zgłosimy no oczywiście... Dziurki, pan, to jakby zalepili, to i bezpiecznie się jedzie i w ogóle, nie? Jasne. Żeby to tam... Dobra. Tak w miarę było, swoją tak. drogą bardzo malownicza droga, bo tam jest trochę i lasu, i pól. Bardzo fajnie się tamtędy, na przykład rowerkiem, czyli... Wiosna idzie, rower można wyjąć, a paliwo idzie też i to szybciej niż ta wiosna. I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja poproszę o kwiaty i motyle dla dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za organizację świetnego koncertu z okazji Dnia Kobiet. Wczoraj to się odbyło i pięknego przyjęcia, także naprawdę niech żałują ci, co nie byli. I te, co nie były przede wszystkim. I te, co nie były, i ci, co nie byli, bo były małżeństwa, był świetny koncert i wielkie podziękowania do dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie. Pan Damian Cyklew, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję. No dobrze, panie dyrektorze, no kawał dobrej roboty pan wykonał. Może i premia od wójta wpadnie, a od nas kwiaty i motyle. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!
A wójt powie, kwiaty i motyle były, to już tej premii nie to musi. Starczy, prawda? Ach, niech się chłopu nie przewróci w głowie czasem. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Jeszcze raz, bo mi przerwało rozmowę. Urząd Wojewódzki. Halo? Mówię, pani jest od Urzędu Wojewódzkiego, tak? Tak, tak, tak. No więc byłam tak zdumiona, że mówię, jestem w Urzędzie Wojewódzkim i mówię, no po prostu jak wyszłam, to jedna pani też przede mną wychodziła i mówi, lepiej niech tam pani nie wchodzi. No był strasznie brudno, strasznie i sobie pomyślałam, może sprzątają raz na tydzień, ale co myślę, to był poniedziałek, no więc powinno być od tego rana wysprzątane. Wszystko jest obklejone, brudne, plamy, ta klapa to po prostu kurz z brudem, z moczem, te poręcze dla tych ludzi, dla inwalidów też umywalka, no to jest horror, podłoga się kleiła, no po prostu nie mogłam tego zrozumieć. No, no dobrze. Delegatura Wojewódzkiego Urzędu przy placu Kościuszki w Lesznie. Ten taki pałac Sułkowskich, jak to mówią. Strasznie brudny. No dobrze, zwrócimy panu dyrektorowi delegatury uwagę na to, że może trzeba by tam... Tam gdzie jest biura paszportowe, to właśnie tam. I powiem tak, że to jest jedna duża, bardzo duża toaleta przestronna, I tak zaniedbane. Ale toaleta czy cały urząd, czy ta toaleta przede wszystkim? Nie, toaleta. Toaleta, dobrze, tak, bo to... Tak. No, czy nie, żeby nie sprzątali całej, ale nie, toaleta. Nie, wszystko w porządku, toaleta. Dobra, dziękuję pani pięknie. Zapisane, zanotowane. Zostało nam 30 sekund, więc jeżeli ktoś się teraz szybko wbije jeszcze z telefonem, to oczywiście odbierzemy, a jak nie, to zaczniemy się żegnać. I co? I się nikt nie wbije. To ja mogę od razu powiedzieć, że tak jak był słuchacz, poprosił o jakiś super utwór dla pań, to Roy Orbison, Pretty Woman. Nie wiem, czy może być, ale bardzo proszę, to po polskim hicie. No i co? Najlepsze życzenia, moi drodzy. Moje drogie, wszystkie panie, ale i panów celebrujących obecność swojej wewnętrznej kobiety. Dla was też najlepsze życzenia. No tak to ładnie powiedziałeś, że ja się tylko mogę przyłączyć. Przypominam o 11.15 audycja Pomagamy Ukrainie, także jeszcze się będziemy na antenie słyszeć, a jeżeli idzie o naszych szanownych, kochanych, cudownych słuchaczy tematu dla reportera, jutro 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.